W większości jesteśmy osobami dosyć zajętymi, więc zacznę od takiej krótkiej opowiastki właśnie o pewnym człowieku, który był bardzo zajęty. I w związku z tym sam sobie rozważał, co tu począć. Nie mam już gdzie zapisywać moich terminów. I rzekł, wiem co zrobię. Kupię sobie nowy, większy terminarz. Taki z godzinami nocnymi. I tutaj wpiszę wszystkie posiedzenia, zjazdy, konferencje, szkolenia. I powiem sobie, bądź spokojny. Teraz masz wszystko rozplanowane. Nie zaniedbuj tylko niczego. Ale im mniej się zaniedbywał, tym bardziej rosła jego powaga. I tak wybrano go do Rady X, do prezydium Y. Został drugim i pierwszym przewodniczącym Z, zastępcą sekretarza Z i tak dalej, i tak dalej. I pewnego dnia był już tak daleko, że Bóg rzekł, głupcze, tej nocy jesteś w moim terminarzu. A zatem szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć, bracie i siostro. Bo jeżeli Bóg do nas nie skieruje słowa, to nie istniejemy. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że jeżeli Bóg nie skieruje do ciebie swojego słowa, to nie istniejesz, nie macie. I dlatego fundamentem Kościoła jest właśnie Chrystus, czyli Słowo Boże. Cały Kościół się z Niego rodzi i w Nim żyje i tak samo też poszczególne członki, czyli my. O tym mówił właśnie papież Benedykt XVI w swojej adhortacji Verbum Domini. A z kolei w katechizmie możemy przeczytać, że Kościół zawsze czcił Pismo Święte, podobnie jak czci ciało Pana. I skoro nazwa naszej wspólnoty brzmi Dom Boży, to czy w związku z tym nie ma być ona też domem słowa? Warto sobie zadać to pytanie. Wbrew temu, co wielu powtarza, chrześcijaństwo wcale nie jest religią księgi. Nie jest religią księgi, ale jest religią Słowa Bożego. Nie tylko spisanego i milczącego, nie spisanego i milczącego, ale słowa wcielonego i żywego. Tak powiedział święty Bernard z Clairvaux. Słowo Boże czyta mi moje życie. I tu chodzi o żywą relację z tym Słowem, które czyta mi moje życie. Pismo Święte dowodzi, że nic nie jest dziełem jakiegoś irracjonalnego przypadku. Ale istnieje dlatego, że tak chciał Bóg. Słowo, czyli Logos, które istniało od początku, było u początku u Boga i jest Jego Synem, wskazuje, że wszystko od początku w Jego Synu, czyli w Chrystusie, wcielonym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Słowie Boga, ma sens, jest logiczne. Logiczne, prawda? Słowo, logos. Logiczne jest nasze istnienie. A zatem tylko w Nim mogę odnaleźć sens swojego życia. Ja potrzebuję w Nim znaleźć sens mojego życia. Muszę odnaleźć w ogóle znaczenie Chrystusa dla mnie samej, dla siebie samej. I Ty też tego potrzebujesz. Bo człowiek jest stworzony właśnie w Słowie. W Nim żyje. I bez Słowa Bożego nie może zrozumieć siebie. Ja bez Słowa Bożego nie mogę zrozumieć siebie. Słowo Boże ukazuje synowską i taką relacyjną naturę naszego życia. Mocą łaski jesteśmy
powołani do tego, żebyśmy się upodobnili do Chrystusa, Syna Ojca, żebyśmy w Nim zostali przemienieni. W Słowie Bożym Bóg słucha człowieka i odpowiada na jego pytania. I Słowo Boże nie przeciwstawia się człowiekowi, nie przeciwstawia się też Twoim autentycznym pragnieniom, tylko je oczyszcza, przemienia, może pogłębia, doprowadza ostatecznie do spełnienia, do tego, co jest naprawdę ich spełnieniem. Ojcowie Kościoła ogólnie takie stwierdzenie, nie wiem, czy dobrze to przeczytam po grecku, ho logos pachynetai. Słowo stało się krótkie. Słowo stało się krótkie. I komentując to, ojciec Pelanowski pisze, że skoro stało się krótkie, to znaczy, że potrzebuje jakiegoś rozwinięcia, rozpakowania. I tak naprawdę tekst biblijny może zrozumieć ten, kto sam przeżył to, o czym tekst mówi. I mogę sobie zadać w tym momencie pytanie, czy czytając Biblię, poczułam, doświadczyłam na sobie spojrzenia Boga jako Ojca. Bo właśnie celem Słowa Bożego jest, abyśmy wszyscy stali się dziećmi Bożymi. I ci, którzy naprawdę żyją Słowem Boga, stają się świadomi Boga. I nawet jeśli jesteś beznadziejnym przypadkiem, albo tak o sobie myślisz, słabym, grzesznym stworzeniem, ja jestem, ty też jesteście, które już nie widzi żadnych szans na zmianę swojego życia, to tylko gdy przyjmiesz słowo, to masz szansę, żeby w tym momencie zaczęła się dla ciebie przemiana, coś nowego. Radykalna przemiana, jak powiedział papież Benedykt XVI. Nie wiem, czy czytaliście, ale może wielu z was czytało cykl opowieści z Narnia, bo przynajmniej oglądaliście niektóre filmy. I być może przypominacie sobie scenę jednej z tych części, w której Lucja ponownie spotyka Aslana i się dziwi, że on jest większy niż poprzednio. A Aslan jej odpowiada, że nie powinno się temu dziwić, ponieważ on rośnie wraz z tym, jak ona dorasta. Jak ona dorasta, to on staje się większy, nie mniejszy. I to samo jest prawdą właśnie odnośnie Słowa Bożego, jak powiedział święty Grzegorz Wielki. Słowo Boże wzrasta z tym, kto je czyta. Słowa Boże wzrastają w tym, z tym, kto je czyta. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum stwierdza, że niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, aby zaprosić ich do wspólnoty ze sobą. I Bóg daje nam się poznać jako tajemnica nieskończonej miłości, w której Ojciec wyraża odwieczne swoje słowo w Duchu Świętym. A my uczynili na obraz i podobieństwo Boga miłości, możemy zatem zrozumieć samych siebie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy się działaniu Ducha Świętego. To jest nierozłączne. Słowo Boże i Duch Święty. Tak naprawdę w życiu duchowym nie ma stanów neutralnych. Albo zbliżam się do Boga, albo się od Niego oddalam. Oczywiście, szatan próbuje nam mówić, że jest trzecia możliwość. Nie ma trzeciej możliwości. Albo się zbliżam do Boga, albo się oddalam. Czym zatem jest owa uległość wobec Ducha Świętego? Ojciec Raniero Cantalamessa opisywał taką sytuację, kiedy spotkał 5-letnią dziewczynkę i zapytał ją, no właśnie, na czym polega być posłusznym. Myślał, że usłyszy, no, że trzeba się słuchać mamy, taty. No i został zaskoczony. Bo ta 5-letnia dziewczynka powiedziała mu tak. Z posłuszeństwem to jest tak. Duch Święty mówi do Jezusa, zróbmy to. A Jezus mówi, dobrze. I Duch Święty mówi do ciebie, zróbmy to. A ty mówisz, dobrze. Na tym to polega. Jakie to proste. I to zdradza w
właśnie tajemnicę prawdziwego, duchowego posłuszeństwa idącego właśnie po linii Jezusa. Zróbmy to. Dobrze. Żeby to było takie proste. Właśnie, trzeba chyba mieć 5 lat. Nie istnieje tak naprawdę autentyczne zrozumienie objawienia chrześcijańskiego bez właśnie działania Ducha Prawdy, bez Ducha Pocieszyciela. Boży przekaz o sobie samym zakłada zawsze relacje między Synem i Duchem Świętym, których Ireneusz z Lyonu nazywa dwiema rękami Ojca. Pismo Święte zresztą bardzo wyraźnie w wielu miejscach wskazuje obecność Ducha Świętego na przestrzeni całych dziejów zbawienia, w szczególności w życiu Chrystusa. Bo cóż, Jezus począł się z dziewicy Marii za sprawą Ducha Świętego. Macie tam namiary, gdzie można o tym przeczytać. Potem, nad brzegami Jordanu, Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci kobiety. Potem w wielu miejscach czytamy, jak Jezus działa, przemawia i raduje się w Duchu Świętym. Jezus sam jasno ukazuje też związek daru z samego siebie, ze swojego życia, z posłaniem Ducha do uczniów. Potem tchnie tegoż Ducha na uczniów, którzy uczestniczą w Jego misji. I przez Ducha Świętego oświeca ich umysły, aby rozumieli Pisma. I posyła potem Ducha Świętego, który pouczał uczniów i nas też poucza, o wszystkim przypomina wszystko, co powiedział, doprowadza do całej prawdy. Potem Duch Święty zstępuje na 12 zebranych na modlitwie wraz z Maryją w czasie Pięćdziesiątnicy i pobudza ich do misji głoszenia, dobrej nowiny. Zatem misja Syna i misja Ducha Świętego są nierozerwalne. Słowo Boże przychodzi do nas w ciele Chrystusa, w ciele eucharystycznym, i w pismach dzięki działaniu Ducha Świętego. Dlatego on jest nam niezbędny, kiedy się modlimy, kiedy chcemy czytać Pismo Święte, jest on nam niezbędny, żebyśmy w ogóle wiedzieli, co czytamy. Nie mówiąc o tym, żeby wejść głębiej. I naprawdę możemy to zrozumieć jedynie w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego, dzięki Duchowi Świętemu. Katechizm nasz Kościoła Katolickiego podaje, pouczę, że według starożytnej tradycji można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma Świętego. Dosłowny i duchowy. Ten duchowy z kolei może mieć trzy różne znaczenia. Alegoryczne znaczenie, kiedy rozumiemy głębiej jakieś wydarzenia, poznając ich znaczenie w Chrystusie. Na przykład przejście przez Morze Czerwone, które dzisiaj akurat zostało wspomniane, możemy rozumieć właśnie jako znak zwycięstwa Chrystusa i jest też znakiem chrztu. Znaczenie moralne. Wydarzenia biblijne powinny nas prowadzić do prawego postępowania, do zmiany naszego myślenia. One zostały zapisane ku pouczeniu nas, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, 11 wersecie. I znaczenie anagogiczne. Kiedy możemy spojrzeć na pewne wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym, one nas prowadzą do naszej niebiańskiej ojczyzny. To jest właśnie to greckie słowo anagoga. Kiedy prowadzą nas do niebieskiej ojczyzny, do wieczności. Stąd ten sens anagogiczny, czyli odnoszący się do wieczności. W podsumowaniu zaś w katechizmie możemy przeczytać takie coś, że sens dosłowny poucza nas o wydarzeniach. Alegoria o tym, w co należy wierzyć. Sens moralny mówi o tym, co należy czynić, a anagogia do czego dążyć. A zatem, jak czytamy w Księdze Syracha, ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. I uczenie się poprawnego słuchania zaczyna się od pokornego czytania. Po prostu. Święty Ambroży właśnie trafnie powiedział, że Ewa upadła, ponieważ powiedziała mężowi to, czego nie usłyszała od Boga. Dlatego tak słuchanie jest ważne. Kto nie słucha Boga uważnie i głęboko, no to ten bardziej ufa swoim pomysłom. I chyba wszyscy to znamy. A jeżeli z największym szacunkiem czytasz Biblię, to Bóg z największym szacunkiem słucha twoich modlitw.
To jest otwartość za otwartość, jak mówi ojciec Balanowski. I Biblia też jest stołem, tak jak ołtarz. Słowa Bożego tak naprawdę się nie łyka, tylko się je smakuje, się nim napawa. Na to jest też potrzebny czas. Jakby się zastanowić, to nie ma słuchania bez milczenia. Nie ma słuchania bez milczenia. Bóg w swoim słowie dzieli się swoim życiem. I jeżeli ja milczę, to ja pozwalam, żeby Bóg wyraził siebie. Pozwalam Jemu wyrazić siebie. Uczę się też nie być przywiązaną do siebie, do swoich jakichś pomysłów. I tak naprawdę bez milczenia nie ma słów bogatych w treść. Jeżeli milczę, to też mogę lepiej zrozumieć, co tak naprawdę chcę powiedzieć, o co mi chodzi, czego pragnę. Mogę się też dowiedzieć na modlitwie Słowem Bożym, czym się karmi moja wyobraźnia. I mogę nakarmić wyobraźnię obrazami, które mi podsuwa Słowo Boże. A jeżeli nie mam takich pragnień, to mogę o nie prosić, należy o nie prosić. Bo od naszych pragnień zależy nasz rozwój duchowy. Ja na przykład odkryłam, już to chyba kiedyś mówiłam, że warto się pomodlić przed czytaniem Słowa Bożego, właśnie to, żebym je czytała tak, jakby po raz pierwszy. I to naprawdę działa. Ono wtedy zawsze przychodzi, bo ono jest zawsze żywe i świeże. No tylko ja trochę jestem nieświeża, więc potrzebuję się odświeżyć. Potrzebuję Ducha Świętego. Warto też zwrócić uwagę na słuchanie proroków, bo ono było tak intensywne, że zmieniało całkowicie ich osobowość. Brzmi aż trochę przerażająco. Bo słuchanie Słowa Bożego głęboko oczyszcza. I do tych, którzy to czynią, pozwalają się temu Słowu oczyszczać, skierowane są słowa błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. No, ale jeżeli jestem powierzchowna, to tak samo traktuję Słowo Boże. Stoję przed domem, przyglądam się, przysłuchuję, ale nie wchodzę. Słucham i nie rozumiem. Ale gdy wystarczy, że doświadczę przygniecenia życiem, jakiegoś cierpienia, to nagle zaczynam przenikać Słowo Boże. Nagle zaczynają te litery aż mi wyskakiwać i mówić do mnie. Zapamiętuję nagle. Jak ojciec Balanowski pisze, to co mnie przygniata, to jest jak tych właśnie czterech przyjaciół, którzy zanieśli tego paralityka, wnieśli go na ten dach i odkryli dach dla niego. Czyli odkryli głębie znaczenia słowa. I w momencie, kiedy się wydawało, że to dotarcie do stóp Jezusa jest absolutnie niemożliwe, dlatego paralityka jest na zewnątrz, nie może się poruszać, jest tłum ludzi, to właśnie to przygniecenie go tam przywiodło i właśnie w tym momencie dotarł aż do stóp Jezusa. Właśnie to. Więc może czasami warto podziękować za trudne doświadczenia, bo one naprawdę nas mobilizują do tego, że dopiero zaczynamy wchodzić w głębie. Przestajemy być powierzchowni. Ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi, że człowiek jest bytem wysłuchanym. Słuchanym i wysłuchanym przez Boga. A Boże słuchanie to nie jest przesłuchanie, tylko słuchanie. On sobie nas wymarzył. I wysłuchał swoich marzeń. Bracie i siostro, jesteś wysłuchanym marzeniem Ojca. On wysłuchał swoich marzeń i cię stworzył, jesteś. I z tego samego powodu wszystko w nas też służy słuchaniu. I jeżeli my potrafimy słuchać, to dlatego, że właśnie pierwsi zostaliśmy wysłuchani. Chrystus jest ikoną słuchającego Ojca. A jednocześnie jest tym, który go słucha. I zachęca nas, swoich uczniów, abyśmy go słuchali. Moje owce słuchają mojego głosu. Dla mnie modlitwa codzienna Słowem Bożym stała się drogą uzdrowienia z różnych lęków, niskiego poczucia wartości,
Także do przyjęcia mojego gniewu, do przekraczania różnych barier, demaskowało różne fałszywe wyobrażenia o Bogu Ojcu i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio tak sobie uświadomiłam, że tym, co najbardziej jakoś tak otwiera na zaufanie Jemu, to to, że On naprawdę mnie znosi i mnie wysłuchuje. Że jak ja przed Nim wyleję te wszystkie swoje frustracje i powiem, co myślę, albo co mnie denerwuje i czego nie mogę znieść, i czego nie rozumiem i te wszystkie spienione fale i burze tam powyrzucam, a On naprawdę jest, trwa, milczy, ale słucha, naprawdę słucha i On mnie w tym znosi, to po pierwsze, ja właśnie wtedy doświadczam, że jestem kochana, bo jestem przyjęta z tym właśnie, co sama może, czego sama nie potrafię często znieść, co uważam za idiotyczne, śmieszne i w ogóle nie do zaakceptowania. I przychodzi w tym doświadczenie pokoju. I to mnie otwiera na większe zaufanie do Niego, choć wcale niekoniecznie muszę rozumieć więcej niż głową, intelektualnie, rozumieć ze swojej sytuacji więcej niż rozumiałam wcześniej. Wcale nie. A mimo to, dzięki temu wysłuchaniu, doświadczeniu bycia wysłuchaną, mogę się otworzyć na ufność. I Słowo Boże tak samo przygotowuje nas do rozmowy z Panem. Bo mówiący Bóg uczy, jak z Nim rozmawiać. Mnie na przykład nauczył i wciąż uczy w ogóle tego, żeby wchodzić z Nim w prawdziwy dialog, a nie taki pozorowany. Przez lata wydawało mi się, że ja rozmawiam z Panem Bogiem, ponieważ o Nim myślę. Rozmyślanie o kimś to nie jest rozmowa z kimś, to nie jest to samo. Więc mnie tego uczy, żebym wchodziła z Nim w dialog, a nie tylko o Nim sobie pomyślała. Albo przeczytała mądrą książkę i fajnie, nie? I tak samo Księga Psalmów podsuwa nam słowa, którymi możemy się do Niego zwracać, możemy z Nim rozmawiać. Tam jest cała gama uczuć. Od radości, po gniew, wściekłość, złorzeczenia, żale, smutki, załamania, depresje. Co tam sobie zażyczycie, albo co tam się w Was kłębi, to tam wszystko jest. I dzięki temu nasze słowa, właśnie wtedy, kiedy kierujemy je przez to słowo chociażby psalmu, czy innego tekstu biblijnego, stają się też Bożym Słowem. I całe nasze życie wtedy staje się dialogiem z Bogiem, który mówi i słucha, który wzywa i porusza nasze życie. Jak możemy przeczytać właśnie w Dei Verbum. Duchowym jest to wszystko, co w działaniu Ducha Świętego mówi o Bogu, kieruje mnie na Boga, czyni mnie podobnym do Chrystusa, czyni mnie synem w synu. Na przykład złoszczę się, a ciągle Bogu o tym opowiadam. I w tym momencie ta złość staje się tematem naszych rozmów, staje się elementem naszej relacji, staje się czymś duchowym. Jest to element, motyw mojej relacji z Panem. Tak sprytnie można sobie to, słuchajcie, zamienić. Jakiś pożytek niech z tego będzie. I ja na przykład, jak doświadczam takich trudnych momentów, takie jest moje doświadczenie, może wcale dla Was nie pomocne, ale jak muszę się wygadać, to robię to na początku modlitwy, wyleję to wszystko, wyleję, żeby potem naprawdę móc Go słuchać. Bo ja wiem, że jak nie wyleję, to i tak będzie się to we mnie kotłowało i po prostu się rozminiemy. Więc zamieniam to na modlitwę, wywlekam na światło dzienne. W ten sposób też sprawiam, że nieprzyjaciel traci kolejne ostrza, którymi może we mnie godzić, bo to zostało wywleczone przed Panem na światło dzienne. Słowo Boże mówi również o grzechu tkwiącym w naszym sercu, w każdym sercu. I bardzo często go opisuje ten grzech i w Starym, i w Nowym Testamencie jako właśnie niesłuchanie słowa, a więc jako zamknięcie się na Boga. Biblia tak naprawdę dobitnie nam pokazuje, że nasz grzech jest zasadniczo nieposłuszeństwem i niesłuchaniem. To się do tego sprowadza. I właśnie dlatego radykalne posłuszeństwo Jezusa aż do śmierci krzyżowej odsłania ten grzech do głębi. Taka cena musiała być zapłacona, bo takie jest nasze nieposłuszeństwo. I dzięki Jego posłuszeństwu wypełnia się nowe przymierze między Bogiem a człowiekiem i dana jest nam możliwość pojednania.
bo On, Jezus Chrystus, Słowo Boże, został posłany jako ofiara przebłagalna za grzechy nasze i całego świata. I jest tym ostatecznym i skutecznym Słowem, które wyszło od Ojca i wróciło do Niego, doskonale wypełniając w świecie Jego wolę. I dlatego ważne jest, byśmy, jak wskazuje papież Benedykt, potrafili rozpoznawać korzeń naszego grzechu właśnie w niesłuchaniu Słowa Bożego i w nim przyjmowali przebaczenie otwierające nas na zbawienie. Dlatego tu mamy Van Gogha z obciętym uchem, które sam sobie obciął. Żebyśmy potrafili zobaczyć korzeń naszego grzechu w niesłuchaniu. No, ja oczywiście mogę się wykręcać w ten sposób, że no ja Ciebie, Panie Boże, nie rozumiem. To zacznij czytać, to zaczniesz rozumieć. Taka jest kolejność. Nie, najpierw zrozumiem, to zacznę czytać, tylko zacznij czytać, zaczniesz rozumieć. Fałszywą szczerością tak samo jest mówienie, że nie wiem, modlę się albo czytam Słowo Boże, modlę się Słowem Bożym wtedy, no, kiedy czuję taki nastrój, kiedy mam taką ochotę, to co? Modlitwa ma zależeć od Twojego kaprysu? Jeżeli tylko się modlę, a nie czytam Biblii, albo tylko czytam, ale się nie modlę, to jest to monolog. A chodzi o dialog, o relację. To tutaj właśnie stawiamy nasze pierwsze kroki w niebie. Jeżeli ja na przykład na modlitwie tylko gadam i gadam do Boga i w dodatku tylko o sobie, no bo o kimś innym, kto jest taki bardzo interesujący jak nie ja, to on może mieć tego dosyć. No może mieć tego dosyć, naprawdę. Ale kiedy przestaję się skupiać na sobie, a zaczynam się koncentrować na nim, to naprawdę zawsze uzdrawia. Kiedy jesteś pełny siebie, to Bóg nie może cię wypełnić sobą. Ja na przykład bardzo lubię słodycze, ale zdarzyło mi się, tylko parę razy przyznam, ale jednak, że jak tak wyszłam na przykład głębiej w uwielbienie, jak tak naprawdę wyszłam w Słowo Boże, w modlitwę Słowem Bożym, to potem jakoś nagle nie miałam ochoty na słodycze. Nie to, że przestałam je lubić, ale tak ja się czułam nasycona, jakbym się już najadła, nie wiem, tych marcypanów, nie wiem ile. Po prostu już nie trzeba. Fajne uczucie, co prawda, no tylko parę razy, ale zawsze. W naszym sercu jest sanktuarium wewnętrzne, takie miejsce przygotowane tylko dla Boga. I jeśli go nie otworzę dla Niego, to będę szukać zaspokojenia gdziekolwiek indziej i w kimkolwiek innym. A złym, szaloną pomyłką jest zawsze to, gdy drugi człowiek staje się dla mnie Bogiem, bo wtedy każde jego słowo, na przykład opinia ojca albo matki, trafia w miejsce w moim sercu, które jest przygotowane i zarezerwowane wyłącznie dla słów Bożych i żadnych innych. Dlatego, bracie i siostry, Bóg mówi do ciebie codziennie. Mówi do ciebie zawsze z miłością. Mówi do ciebie osobiście na poziomie tego, co ty możesz zrozumieć, co możesz przyjąć. I dostosowuje tempo do ciebie. Nigdy nie naciska. I Bóg do ciebie mówi w tej chwili. Bardzo ważne jest to teraz. Zawsze jest ważny teraz. Diabeł nam zawsze przeszkadza zaangażować się w teraźniejszość. Albo skupia nas na tym, żebyśmy myśleli o przeszłości, albo o przyszłości, ale nigdy o teraźniejszości. Czyli o jedynym czasie, który jest nam dany, żebyśmy mogli kochać i nawiązywać relacje z Bogiem. I pamiętajmy, że Bóg przemawia do nas także przez swoje milczenie. Czasami najbardziej. Najbardziej bolesne i największe milczenie Boga przeżył Chrystus na krzyżu. I wtedy też nawiązał najgłębszy dialog z Ojcem. Właśnie wtedy. Powiem dosłownie parę słów, bo jest mi bliski, coraz bliższy mi się staje taki sposób modlitwy Słowem Bożym. Jeden ze sposobów, metoda Lectio Divina. Pewnie wielu z Was znany, może dla wielu z Was też pomocny. W tej metodzie wyróżniono kilka następujących po sobie etapów. Pierwsze to jest lekcja, czyli czytanie.
I tu możemy sobie zadać pytanie, co tekst biblijny po prostu mówi o sobie? Co wynika z tekstu? O czym tutaj jest mowa? Potem jest medytacja, czyli rozważanie, co tekst biblijny mówi mnie. Potem jest czas dopiero na oracjo, mówienie. Co ja mówię Panu w odpowiedzi na to słowo. I kontemplacja, czyli kontemplacja, trwanie przed Bogiem całym sobą, to jest modlitwa obecności, trwanie w tym słowie, które we mnie już zamieszkało. Przyjmujemy po prostu Jego spojrzenie na rzeczywistość, pozwalamy, by w nas ukształtował się zamysł Chrystusowy, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Niektórzy mówią, że wcale się na tym etapie nie kończy, bo często mówi się tylko o tych czterech etapach, a jest jeszcze etap piąty, akcja, czyli działanie. Bo lekcja divina nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości. I dlatego należy błagać Ducha Świętego, by Słowo Jezusa stało się ciałem w moim życiu. Bo wówczas prawdziwie ono będzie światłem na mojej ścieżce każdego dnia. Ja też przekonałam się, że istotna jest w ogóle regularność w czytaniu Słowa Bożego. Nie tyle ilość, co regularność. By też nie ulegać pokusie takich szybkich owoców. Bo zły często właśnie wykorzystuje takie moje, nasze, wasze zniecierpliwienia. To szukanie, że już powinno coś być widać i nie widać. Dobrą praktyką jest też wieczorne czytanie sobie Słowa Bożego, tego, które jest przeznaczone na następny dzień. Wiem, że jest to dobra praktyka, ale przyznaję się, że rzadko ją stosuję. Ale kiedy stosowałam i stosuję, to wiem, że jest dobra. Wiem, że jest owocna. Tak samo jak wiem. Ja dużo rzeczy nie wiem, ale co z tego? Wiem, że dobrze jest też chodzić ze Słowem, które mnie jakoś poruszyło na modlitwie na przykład rano, w ciągu dnia przypominać je sobie, a nie zostawiać. Różnie to u mnie z tym bywa. Ale przekonałam się, że kiedy to robię, to naprawdę to wydaje we mnie owoce. No ja jestem kapryśna, ale Bóg jest wierny. I On mimo to wydaje w nas owoce, słuchajcie. On jest wierny. Dlatego, bracie i siostro, ja cię gorąco zachęcam. Przeczytaj przynajmniej jedno zdanie z Pisma Świętego codziennie. Ty sobie postanów, że nie pójdziesz spać, póki nie przeczytasz jednego zdania z Pisma Świętego. Niech to właśnie będzie to takie ziarenko gorczycy, takie najmniejsze, ale ono z czasem dzięki Panu Bogu wyda owoc i stanie się drzewem. Zacznij jednak od zasiania ziarna. Jak nic nie zasiejesz, to nic nie wyrośnie. Więc niech to będzie choćby jedno zdanie, ale codziennie. Nie 15 co tydzień. Jedno codziennie. Jak mówi święty Łukasz, ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy serca słowem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. W innym tłumaczeniu, dzięki swej wytrwałości. I dlatego teraz, żebyście nie zasnęli, ale tak zbliżamy się już do końca, ale jeszcze nie tak bardzo, ale troszeczkę, więc żebyście zupełnie nie zasnęli, to macie takie zadanie straszne. Macie na to jakieś 3 do 5 minut maksymalnie, myślę. Pomyślcie teraz sobie o jakimś słowie, które czy kiedyś, czy ostatnio, może dzisiaj, nie wiem, było dla was ważne, że jedno zdanie, jedno słowo z Pisma Świętego. Jak sobie myślicie? I powiedzcie o tym osobie, która siedzi obok i powiedzcie też w paru słowach, zdaniach, dlaczego ono było dla was ważne, albo dlaczego ono jest dla was ważne. Jakie owoce tego słowa w sobie widzicie? Maksymalnie macie 5 minut. Albo 3, Ania mówi. Bardzo dobrze, im szybciej zmieniam. Można sięgnąć do Pisma Świętego jak najbardziej. Sięgnąć, wskazać, przeczytać i powiedzieć 2 słowa, dlaczego to było dla mnie ważne. To w ramach jeszcze krótkiego przerywnika wprowadzającego drugą, znacznie krótszą część, mam nadzieję. To powiem tylko tyle, taką historyjkę. Tak zwanemu współczesnemu człowiekowi zdarzyło się, że szedł przez pustynię,
No i się zgubił na tej pustyni. Należało się tego spodziewać w sumie. Z nieba lał się żar, nagrzany piasek wrzynał się w skórę, oczy piekły i słabł po prostu z każdym krokiem. Nagle w oddali dostrzegł oazę. I mówi, aha, Fata Morgana, na to się nie dam nabrać. Idzie dalej w tym samym kierunku, ale kiedy zbliża się bardziej, to ta oaza staje się coraz wyraźniejsza. Palmy się wyraźniej rysują. W pewnym momencie nawet mówi, o, słyszę nawet szum źródełka, o, mamy słuchowe, tak, tak, to głód i pragnienie to we mnie powodują. To jest naturalna reakcja, ale ja się nie dam na to nabrać. Absolutnie. I po jakimś czasie w tym samym miejscu przechodzili dwaj beduini. I jeden z nich mówi tak, ja nie mogę tego pojąć. Jak ten człowiek mógł umrzeć, mając właściwie daktyle w ustach i źródło wody na wyciągnięcie ręki? A ten drugi mu powiedział, no to był prawdziwie współczesny człowiek. I niech ta smutno się kończąca anegdota będzie wprowadzeniem do drugiej części. Teraz powiem co nieco o jeszcze troszeczkę, tylko o niektórych darach duchowych, natchnienia i objawienia. I w tym też o proroctwie, które jest także jednym z charyzmatów naszej wspólnoty. No i nieco łączy się ze Słowem Bożym. Na proroków zawsze zresztą się patrzy albo jak na ludzi słowa, albo jak na ludzi ducha. I czasem to słowo przychodzi do nich i ustanawia ich prorokami, a czasami jest to Duch Pański, który po prostu spełnia tę samą rolę. Jak pisze ojciec Cantalamessa, prawdziwy prorok, gdy mówi, milczy, bo w danej chwili to nie on mówi. Tak naprawdę usuwa się z szacunkiem w bok, bo przechodzi król. Wśród wielu darów Ducha Świętego wyróżniamy między innymi właśnie dary objawienia i dary natchnienia. Dary objawienia to słowo mądrości, słowo poznania i dar rozróżniania duchów. Słowo mądrości to objawienie przez Ducha Świętego Bożych celów, czegoś o rzeczach jeszcze nieistniejących, dotyczących przyszłości. I każdy prorok w Biblii posiadał właśnie ten dar. Sam Chrystus zresztą nim też posługiwał. Wiemy też, że apostoł Paweł go miał. I dziś też się tacy zdarzają. To nie jest dar mądrości, ale słowo mądrości, czyli fragment absolutnej mądrości Boga. Tak jak słowo jest fragmentem zdania, jakiejś większej całości. I Duch Święty ma też wiele sposobów na używanie, posługiwanie się, objawianie tego daru. Na przykład u proroka Daniela to było objaśnianie snów dotyczących przyszłości. A u świętego Jana to było zachwycenie, w które wpadł w Dzień Pański i dzięki temu mamy Apokalipsę. Duch Święty jest nieograniczony i wcale nie musi za każdym razem działać w ten sam sposób. Myślę, że za każdym razem działa w zupełnie inny sposób. Słowo poznania z kolei wiąże się z faktami. Odnosi się po prostu do tego, co istnieje obecnie albo w przeszłości. Chodzi tu o wiadomości, których nie można zdobyć w sposób naturalny. I przykładem działania tego daru w życiu Jezusa jest chociażby jego rozmowa z Samarytanką w Ewangelii Jana. Albo sytuacja w Dziejach Apostolskich, kiedy święty Piotr słyszy najpierw od Pana, że oto trzej mężowie przyszli do Ciebie i za chwilę rzeczywiście trzech ludzi przyszło po Niego, żeby Go zaprowadzić do Korneliusza. I jest jeszcze rozróżnianie duchów, które nie jest odczytywaniem myśli, nie ma związku z psychoanalizą i z żadnym odczuwaniem pozazmysłowym. I uwaga, wcale nie służy przede wszystkim do rozpoznawania demonów, choć wielu tak myśli, ale służy przede wszystkim zrozumieniu i ogarnięciu ludzkiego ducha. I nie jest to więc dar podejrzliwości, ale nadnaturalna umiejętność zauważenia obecności działania ducha, dobrego lub złego. Ten dar pozwala wierzącemu ocenić motywację drugiej osoby. Przykład działania tego daru Ducha Świętego widzimy na przykład w rozmowie świętego Piotra
najpierw z Ananiaszem, a potem z Safirą. To się dla nich skończyło niezbyt dobrze. Dary natchnienia to z kolei proroctwo, języki i wykładanie języków. I powiem teraz tylko o darze proroctwa. Na tym się skupimy. Najpierw powiem o tym, czym proroctwo nie jest i do czego nie służy. Nie jest urzędem proroka, bo ten zawsze przepowiada przyszłość, a proroctwo nigdy. I zatem proroctwo nie służy do przepowiadania przyszłości. Nie może być ten dar używany do zasięgania porad. Nie jest też głoszeniem, bo ono pochodzi z naszego naturalnego umysłu. Nie służy do krytykowania, bo proroctwem nie jest twoja opinia o kimś. Nie służy też karceniu. Nowy Testament wiąże to bardzo ściśle z doktrynalnym nauczaniem Słowa Bożego. Natomiast dar proroctwa jest naturalnym przekazem myśli wprost z umysłu Ducha Świętego i służy do ostrzegania wierzących wiernych przed grzechem niedociągnięciami, aby byli gotowi po prostu na przyjście Chrystusa, do zbudowania, do zachęcania i do pocieszania. Do tego służy dar proroctwa. Na przykład jakiś mężczyzna, nie wiem, czuje się słabo duchowo i ten dar może go wtedy wzmocnić. Jeżeli jakaś kobieta z kolei się czegoś boi, to ten dar ma usunąć ten lęk. A z kolei, kiedy diabeł właśnie przychodzi ze zniechęceniem, to dar proroctwa będzie nas zachęcać. A pocieszenie okaże się lekarstwem na rozpacz, na smutek, na cierpienie. Ojciec Cantalamessa podkreśla, że proroctwu we wspólnocie powinno zawsze towarzyszyć rozeznanie. Podobnie jak przesłaniu w językach, jego interpretacja, czyli wyrażenie ogólnego sensu. Bo jak mówi do nas święty Piotr w drugim liście, to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie ma uprawiania prywaty. Rozpoznawanie, czyli diakryzis, to odbiór proroctwa i przekazywanie w ten sposób treści. Ich ocena ze strony jednego lub kilku członków wspólnoty, którzy także posiadają ten dar. Dar proroctwa. I tego rozeznania nie dokonuje się na podstawie analizy rozumowej, ale raczej na bazie też natchnienia płynącego również od Ducha Świętego. Rozeznanie oscyluje między rozróżnieniem a interpretacją, bo rozróżnienie to jest tylko stwierdzenie, że to mówił Duch Boży albo inny duch ludzki, albo duch szatański. A interpretacja odsłania przed nami, co Duch Święty chciał powiedzieć przez to słowo. I proroctwo, objawienie prywatne tak samo mogą skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii, ale nie mamy obowiązku z nich korzystać. Jeśli przesłanie tego typu oddala nas od Chrystusa, staje w sprzeczności z Biblią, czyli ze Słowem Bożym, to z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego. I wtedy nie jest żadnym proroctwem, nie jest żadnym objawieniem, jeżeli cokolwiek staje w sprzeczności z Pismem Świętym. A zatem ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co dobrego zachowujcie, co szlachetne zachowujcie. Działanie darów duchowych nigdy ludzi nie zniewala. Jeżeli też na przykład ktoś nie może powstrzymać swoich wypowiedzi, to oznacza, że jest pod wpływem niebożego ducha. Bo w pierwszym liście do Koryntian czytamy, a dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków. I temu przekazywaniu proroctwa powinien towarzyszyć pokój. I zwłaszcza jeśli wiele osób prorokuje, to też to powinna być jakaś w tym harmonia, jedność, kolejność. Jak czytamy dalej w tym samym liście do Koryntian, gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie. Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni, podniesieni na duchu. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Dar proroctwa nie jest tylko dla wybranych, ale dla całego Kościoła. I możesz wobec tego zacząć tak. Panie,
Ja chcę, żeby te dary zaczęły funkcjonować w moim życiu, po prostu. Jeżeli mówisz to szczerze, to Bóg sprawi, że te dary zadziałają w Tobie i przez Ciebie. I pamiętajmy, że Duch Święty zwykle nie rozlewa w naszej duszy swojego światła w jakiś taki sposób nadzwyczajny, ale bardzo prosto, często przez słowo Biblii. Najważniejsze, największe rozeznania w historii Kościoła właśnie tak się dokonywały. Ja tu jeszcze wspomnę na koniec o praktyce szukania dla siebie słowa, rady w konkretnej sytuacji, że można czasami, pomodliwszy się wcześniej i czując się też do tego wewnętrznie pobudzonym, otworzyć Biblię przypadkiem w poszukiwaniu Bożej odpowiedzi. Bo Bóg często też przemawiał w ten sposób, ale nie wolno z tego robić zasady. To jest bardzo niebezpieczne. Wcześniej czy później może się objawić bardzo przykrymi konsekwencjami. Bo dary ducha to nie jest mechaniczny nawyk. I tak samo się ma rzecz z taką praktyką kładzenia runa, czyli proszeniem Boga o jakiś dokładny znak. Czasem no, może to przynieść dobre owoce, o ile towarzyszy temu pokorne poddanie się Bogu. Ale trzeba być naprawdę roztropnym i ostrożnym, bo może się to zamienić po prostu w kuszenie Boga. Na koniec coś z mądrości Hasydów. Rabbi Moshe z Kobrynia powiedział: gdybym mógł być pewien, że choć jednemu z moich Hasydów pomogłem służyć Bogu, to by mi wystarczyło. I kiedy idzie do tego, gdybym wiedział, że choć raz powiedziałem amen, tak jak się należy, to już by mi wystarczyło. Amen. Amen.